Zygmunt Mastek. Lesław Ćmikiewicz. Wawrowski. Lato, Wawrowski, dobre podanie, zbliżamy się pod bramkę rywali, dośrodkowanie, Szarmach, gol, piękna akcja, no nareszcie dobra akcja. Widzą Państwo, co to znaczą podania z pierwszego uderzenia, bez przyjmowania, szybkie tempo akcji, dobre zagranie tutaj do Wawrowskiego, dobre w odpowiednie miejsce dośrodkowanie, strzał, widzieli Państwo Szarmacha, lekki, plasowany, ale celny, wystarczający, aby zmusić do kapitulacji bramkarza zespołu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Mimo asysty stopera Kim Jong-amina, Szarmach dał sobie... Dejna, Szymanowski do Laty, Lato w rywali. Wraca Lato. Ćmikiewicz, jeszcze raz Lato, wykazujący wielką ochotę do gry, Szarmach i tuż obok, no. Brawa, nieliczne brawa w tym spotkaniu, dopiero po raz drugi widzą Państwo Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach w podobnej sytuacji. Dejna, Kasperczak i z pierwszej piłki dośrodkowanie. Dobrze, Szarmach zatrzymał tę akcję. Szymanowski! Prawy obrońca znalazł się tam, gdzie środkowy napastnik. Szarmach w trudnej sytuacji, nieźle przyjął piłkę, zdołał do niej dojść i od razu szybka decyzja. Wawrowski. Andrzej Szarmach, pole karne, sam, duża szybkość i nadbiegający Dejna. Jeszcze raz Dejna. I nie ma rzutu rożnego, jak sugerował Kazimierz Dejna. Pola bramkowego z linii 5 metrów. Nowiona akcja. Zdaje się otrzymał. W tym starciu uderzenie, być może wprost słoneczny, już startuje Szarmach. Bardzo dobry w pierwszej części spotkania, gol, pięknie. Andrzej Szarmach, czwarta bramka w turnieju olimpijskim naszego zawodnika. 22 w reprezentacji narodowej. Od razu huknął, mocno i w krótki górny róg tuż przy spojeniu. Raz jeszcze Dejna, dobra piłka, nie dał rady Kim Gwang-sok i Szarmach lewą. Akcja zespołu koreańskiego, Gorgoń, groźnie 16 metrów, ale interwencja Żmudy, pierwsza skuteczna, druga nieprzepisowa. Koreańczyk kopnął Antoniego Szymanowskiego i sędzia wkłada rękę do kieszeni. Czerwona kartka, kopnięcie naszego obrońcy nie w starciu, a po zakończeniu akcji po gwizdku i wykluczenie. W zespole koreańskim dyskusja, no ale decyzja sędziego nieodwołalna. Czerwona kartka dla zawodnika Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i do końca meczu zespół ten grać będzie w dziesiątkę. 2-0 prowadzi nasza drużyna. Wolny dla zespołu koreańskiego. To aby rywale podeszli jak najbliżej, by rozluźnić ich obronę. Kim i Szarmach. Wygrał Polak pojedynek. Znakomicie, Szarmach. Gol! Grzegorz Lato. No proszę Państwa, piękna akcja. Szósta bardzo ładna akcja zespołu polskiego.
wiele ożywienia wprowadzają właśnie akcje Szarmacha w grze naszej drużyny, a także Grzegorza Laty, który wykazuje wielką ochotę do gry w tym spotkaniu. Dobre, idealne podanie i strzał Polskiego. Przy piłce Dejna. Miękkie wrzucenie. Główkował Kaspercza. Masztyk. Gol! Antoni Szymanowski zasłużył na zdobycie bramki. W pierwszej połowie spotkania miał idealną sytuację. Nie dopisało mu szczęście. Wyróżniający się zawodnik naszej drużyny. Bardzo w dniu dzisiejszym pracowity, zresztą jak zwykle. 4-0 dla zespołu polskiego. Raz jeszcze ta akcja. Lato, Maszczyk. I widzieli Państwo. I z autu Polacy. Trener odnowy Antoni Łodziński, Zygmunt Maszczyk przed chwilą. I Andrzej Szarmach. Kolejny wygrany pojedynek. Piękny dribbling. Trzech zawodników pokonał. Bardzo ładna akcja naszego piłkarza. Proszę popatrzeć. W wysokiej formie Andrzej Szarmach. Piłkarska siatka. Strzelenie piłki między nogami rywala. Dribbling między trójką i parada bramkarza Gina. Lato. Strzał Dejny, soczysty. Lato. Dejna, Lato. Odegranie piłki. Szymanowski. Ogaza! Roman Ogaza szybko złożył się do tego strzału. Szymanowski i mimo asysty rywala 4332 widzów. Rudy Ogaza. Wygrany pojedynek biegowy z Kimem. Dobre dośrodkowanie kapitalne i czyste uderzenie Grzegorza Laty. Piłka trafia mu dokładnie na nogę. Bardzo szybko wystartował tu do piłki Roman Ogaza. Dobre dośrodkowanie. I mimo asysty dwóch rywali dał sobie radę Grzegorz Lata. 5-0 dla zespołu polskiego. Stracili ochotę do gry Koreańcy. O godzinie 18. O 18 w Montrealu na tym stadionie Związek Radziecki z NRD. Zwycięzcy walczyć będą o złoty medal 31. Akcja zespołu polskiego. Dobra i kolejna bramka. Nie. Andrzej Szarmach chciał chyba przerzucić piłkę nad biegającym akurat w linię strzału Dejną, aby piłka nie odbiła się od niego. Chciałbym może przerzucić nad głową. Tak nie było, ale wyglądało na to. I widzieli Państwo rajd Ogazy. Od razu